Uśmiechnij się serdecznie do 5 osób. Spójrz na ich twarze, zaobserwuj, co się z tobą dzieje. Przyjrzyj się emocjom, które ci przy tym towarzyszą. Wróć do domu, idąc drogą, niezwykle. Przekonaj się drzewa, idź powoli, słuchaj dźwięku. Nie zapomnij jednak uprzedzić rodziców, że podejmujesz to wyzwanie. Zastanów się, co Cię relaksuje i wprawia w dobry nastrój. Może to taniec, a może spacer lub spotkanie z przyjaciółmi. Książka, kino, rozmowa lub wylegiwanie się w łóżku. Zrób listę rzeczy, które sprawiają Ci radość i spróbuj codziennie coś z nich wybrać dla siebie. Bądź dla siebie miły. Wypisz na kartce rzeczy, które dobrze Ci wychodzą. Dostrzeż wadę i zalety. Gdy inni mówią, że jesteś uparty, to znaczy, że masz swoje zdanie i potrafisz go bronić. Dziś nie używaj słowa muszę. Po prostu wykryj się ze swojego słownika. Zamiast niego powiedz chcę, wybieram, decyduję się na... Pamiętaj, że to właśnie Ty masz realny wpływ na to, co się dzieje wokół Ciebie. Chcę, wybieram, decyduję się na... Spędzenie czasu z rodziną. Spacer, wspólnie wypita herbata, rozmowa. Kolekcjonuj te chwile, doceniaj bycie razem. Zastanów się nad 4 rzeczami, za które jest wdzięczny. Wydaje się trudne, ale nie jest. To mogą być drobiazgi, bo to one sprawiają, że nasze życie jest piękne. Pomyśl, że jesteś zdrowy, codziennie budzisz się w ciepłym łóżku, masz kogoś się przytulić. Próbujesz czegoś nowego, ktoś był dla Ciebie miły. Ta lista nie ma końca. Czy Ci się nie pozwoli Ci odkryć, jak wiele dobrych rzeczy